Ja wzywam Twojego potężnego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja wzywam Twojego imienia. Ja mówię, że tylko Tobie wszelka chwała i wszelka cześć, bo na Twoje imię zgina wszystko kolano. Na Twoje imię, Jezus, zgina wszystko kolano, co jest na niebie i na ziemi. Na tym miejscu wzywam Twojego potężnego imienia, Jezus. Ore shere kere bere se, ora kale bere shiri koro se, ora kana biri shiri koro. Ty jesteś Królem. Ty jesteś Panem, Jezus. Tobie wszelka cześć i Tobie wszelka chwała. Ja się modlę o to wydarzenie. Ja się modlę o to wydarzenie. Ja modlę się teraz. Ja modlę się o ten czas. Ja wzywam Twojego potężnego imienia, Jezus, nad tym miejscem. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tymi ludźmi, którzy będą słuchali tego poselstwa. Ja mówię otwarte serca. Ja mówię, że my się przebijamy do ich serc. Przebijamy się do ich serc. Przebijamy się do ich serc w imieniu Jezusa. Ore shere kene bere sere kele koro bere. Ja mówię, że oni będą to przyjmować sercem. Sercem, nie rozumem. Poselstwo z nieba. Poselstwo o królestwie. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tym miejscem. Ja uderzam teraz w to wszystko, co stoi na przeszkodzie, ażeby oni przyjmowali Twoje poselstwo. Poselstwo o Twoim królestwie, Jezus. Poselstwo o tym, że Ty jesteś Królem, że Ty jesteś Panem. Wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja mówię, że my docieramy, precyzyjnie uderzamy. Ja związuję teraz wszelką religię na tym miejscu, która stoi na przeszkodzie przyjmowaniu tego poselstwa o królestwie, o Tobie, Jezus, o tym, że Ty jesteś Panem, o tym, że Ty jesteś Królem, o tym, że Ty umarłeś za nich, że wziąłeś na swój krzyż każdy ciężar, każdą chorobę, każde zniewolenie, o tym, że grób jest pusty, o tym, że zmartwychwstałeś, że jesteś Panem i Królem. W imieniu Jezusa ja wzywam Twojego imienia na tym miejscu. Ja mówię, otwarte uszy do słyszenia Bożego Słowa, otwarte uszy do słyszenia poselstwa o życiu, otwarte oczy, otwarte serca w imieniu Jezusa. Ja mówię, że ludzie słuchają. Niech oni nie śpią, niech myślą o tym, co usłyszą. Niech im się śni. Duchu Święty, ja się modlę, żebyś Ty przekonywał ich. Żebyś Ty ich przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Żebyś Ty ich przekonywał, że to, co słyszą, to jest poselstwo o królestwie. Że to jest słowo życia. Że to jest słowo z nieba. Ja mówię, niech płynie życie w tym miejscu. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ore shere kerebe, ore sere kalabere, ore shiri karabana sera, ore sere kelebere. Niech płynie życie. Ja mówię, życie w tym miejscu. Życie w tym miejscu. Mówię, niech płynie życie do tych ludzi w imieniu Jezusa. Niech oni przyjmują to sercem. Przebijamy się do ich serc. Do ich serc. Niech przyjmują to sercem. Niech serca będą otwarte. Niech oni nie zatwardzają swoich serc. Niech nie zamykają swoich uszu. Niech nie udają, że nie widzą. Niech przyjmują sercem te słowo życia. Niech to idzie. Niech to idzie. Niech oni poznają Ciebie, Jezus, ku podniesieniu ich życia, ku zmartwychwstaniu. Niech to będzie jak głos wołającego na pustyni do nich. Niech to tak będzie przyjmowane w imieniu Jezusa. Niech oni przychodzą do Ciebie, Duchu Święty. Ja dziękuję Ci za synów pokoju na tym miejscu. Dziękuję Ci za tych, którzy prawdziwie Ciebie, Jezus, szukają. Którzy Ciebie prawdziwie szukają, bo jest powiedziane, że ten, który szuka, ten znajdzie. Ja modlę się o synów pokoju na tym miejscu. Posyłaj ich do nas. Niech oni to przyjmują jako słowo życia, do ich życia. Jako słowo życia, jak poselstwo z nieba. Jak poselstwo z nieba o Tobie, Jezus. Bo Ty jesteś jedynym Królem, jedynym Panem. Tylko na Twoje imię, Jezus, wszystko zgina kolano na niebie i na ziemi. Tylko na Twoje imię, Jezus, niech przyjmują te słowo życia. Niech to drąży ich umysły. Niech to dociera do ich życia. Niech o tym myślą. Ja modlę się o synów pokoju. Modlę się o nowe narodzenia na tym miejscu. Niech ludzie przyjmują Ciebie do serca.
Niech rośnie w nich wiara w to, że Ty jesteś Bogiem, jedynym Królem i jedynym Panem. Modlę się o nowe narodzenia, o znaki i cuda na tym miejscu, o uzdrowienia, o uwolnienia. Niech się szerzy Królestwo w imieniu Jezusa. Niech się szerzy Królestwo. Niech dociera do synów pokoju. Niech dociera do tych, którzy Ciebie szukają. Niech oni przyjmują te słowo, jak słowo z nieba o Twoim Królestwie, Jezus. Niech to dociera do ich życia. Przyjaciele, nazywam